Cześć, witajcie, ja jestem oczywiście Chińcul i dzisiaj zobaczymy waszą bitwę, a mianowicie jednego z was. Bitwę mi podesłał oczywiście gracz z konsoli Sony PlayStation 4, Przemek, za co serdecznie dziękuję. Bitwa na pojeździe T57 Heavy Tank, a mianowicie jest to czołg ciężki 10 poziomu z nacji amerykańskiej. Jest to druga dyszka na tym poziomie. Mamy jeszcze, jak wiecie doskonale, E5, no i jest magazynek T57 Heavy, popularnie Heavik. Kilka słów na temat pojazdu. Pojazd oczywiście znajdziecie też wokół Chińcula. Patrząc tutaj właśnie na Heavika w porównaniu do kolejnego magazynka, jaki mamy w grze, a doszedł nam ostatnio jeszcze jeden, czyli już mamy trzy magazynki w grze na 10 poziomie, jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie. A mianowicie są jeszcze dwa pojazdy, jeden szwedzki, drugi francuski, AMX-50B i Kranwang. Tak więc AMX-a znam, szwedzkiego, można powiedzieć, Tytana jeszcze nie znam, cały czas go robię. Mam nadzieję, że niedługo ten pojazd zdobędę, tak więc na pewno go przedstawię. A na razie skupmy się na, można powiedzieć, porównaniu troszeczkę Heavika do AMX-a. Grając tymi dwoma pojazdami, szczerze powiem wam, że moim zdaniem Heavik potrafi zdecydowanie więcej odbić. W sumie patrząc na jego parametry, to tutaj nie jest źle jak na ten pojazd, jeżeli chodzi o magazynek. Z tego względu, że na dole mamy 229 na kadłubie z przodu. Boki nie są może jakieś twarde, tylko 45, można powiedzieć papierowe. Ale wieża też niby jest 152, ale powiem wam, że ta wieża potrafi sporo odbić, zdecydowanie więcej niż właśnie AMX-50B. Ostatnio AMX dostał buffa do opuszczania działa, teraz chyba jest minus 10, jak się nie mylę. Jeszcze nie grałem nim właśnie po tym buffie. Tam zdecydowanie też brakuje, jeżeli chodzi o czas skupiania. Tam jest chyba 3 sekundy, to jest jednak, powiem wam, że sporo. Tutaj jest troszeczkę lepiej. Penetracja 258 mamy właśnie na tym działku, 120-128 mm. Na pocisku premium tutaj mamy hity na właśnie tych jako pociski premium, gdzie na MX-ie mamy APCR-y i tutaj akurat penetracja na Heaviku jest 340. Cóż mogę więcej powiedzieć, zasięg spota 400 metrów. Pojazd, można powiedzieć, że nie jest tak mobilny jak AMX-50B. AMX zdecydowanie jest o wiele, wiele szybszy, bardziej mobilniejszy. Tutaj mamy 35 km na godzinę, to nie jest dużo. Można powiedzieć, bardzo, bardzo średnio. Taki typowy ciężar z magazynkiem i z dość potężnym działem. Jeżeli chodzi właśnie o DPM, jest to najlepszy właśnie DPM w grze, czyli uszkodzenie na minutę, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd, tak więc na niego musimy uważać, bo potrafi w dość krótkim czasie, 20 kilka sekund, 22 sekundy przeładować, no i no tutaj akurat prawie jest 23, no i zadać te jakże naprawdę spore uszkodzenia, bo mamy 400 uszkodzeń na strzał, 4 pociski, czyli prosty rachunek 1600, bez problemu, jeżeli trafi się jakaś siódemeczka, ósemeczka z takim, dajmy na to właśnie, hapsem, bez problemu jesteśmy ją w stanie ściągnąć na magazynek. Tak więc musimy bardzo uważać na ten pojazd. I zobaczcie, kolejny przeładunek i znowu 1600 do wyplucia z magazynu. Działo, można powiedzieć, że czasami jest oporne, z tego względu, że potrafi rzucić kalafiorem, jak to potocznie nazywamy. Ale tak naprawdę, który pojazd nie potrafi, nawet niby z tak idealnymi parametrami. Pojazdy naprawdę tutaj w tej grze, te działa bardzo różnie się spisują, czasami coś, co nie powinno wejść, wchodzi. Bitwa na mapie, to jeszcze nie powiedziałem, południowe wybrzeże. Ogólnie tej mapy kiedyś się strasznie nie cierpiałem. Teraz już jest troszkę inaczej.
No i tak patrząc właśnie tutaj, jak Przemek rozegra tą bitwę, prawdopodobnie też starał mi się tutaj właśnie trzymać tą górę i obijać te pojazdy, które nadjeżdżają właśnie z tamtej strony. Powiem wam, grając magazynkiem i nie grając w plutonie, grając samemu, musimy strasznie się pilnować, musimy mieć jakiekolwiek wsparcie, bo jeżeli jesteśmy na przeładunku, no to może po prostu być różnie. Ja wiele bitew miałem takich, gdzie właśnie heavikiem też nawet grałem i bez wsparcia pojechałem na pierwszą linię. No i sami doskonale wiecie, jak to się kończy. Kilka pojazdów nas objedzie i jest dupa, tak jak właśnie teraz tutaj. Na szczęście ten light tutaj za wiele nie jest w stanie nic zrobić, ale w plecy dostaje Przemek. Jest tam kilka pojazdów. A tutaj widzę, gościu się rozpędził tą fałką ostro i jedzie. Jedzie do przodu. No i zobaczcie, naprawdę... A, teraz magazyn ładnie weszło. Ups. O, ten mały się tutaj prosi strasznie. Ja to prawdopodobnie go najpierw starałem się skończyć z tego względu, że jednak to jest spotter. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Ups. Coś jest na plecach. Leopard PTA. Tutaj sporo szczęścia, że akurat nie dostał od nikogo z bazy, gdzie widzę tam jest WT Auf. Tylko że WT jest zajęty zupełnie kimś innym. No i zobaczcie. Bez problemu tutaj Wutek mógł skończyć tego heavika, gdzie... No tutaj ten magazynek jeszcze może naprawdę sporo zrobić. Jak na razie 22 przebicia, 3 pojazdy zniszczone. Już nie ma na szczęście artylerii. Ale drużyna czerwonych ma delikatną przewagę. Są 2 lighty, to jest też, można powiedzieć, problem z tego względu, że jednak... Jest niszczarka, jeżeli light wyświeci te pojazdy, no to przy, można powiedzieć, dobrej współpracy spottera i TDK, czy dajmy na to ciężkiego, może być różnie. No tutaj widzę, załadował Przemek tylko 2 pociski, ogólnie zostało tylko 7. Niby premkowe zawsze pewniejsze. Mamy większą penetrację, aczkolwiek powiem wam, że ja nie cierpię tych pocisków, jeżeli chodzi właśnie o hity. Zdecydowanie preferuję APCR-y. Pociski są zdecydowanie szybsze. Fakt, na dalszą odległość tracą penetrację. Ale mimo wszystko, jednak z APCR-ami mi się zdecydowanie lepiej gra. No, mam nadzieję, że ten Izgo dobije tego Tygrysa. No i dobra, ostatni pełny magazyn do przeładunku. Dobra, nie ma Tygrysa. No i jest cały czas ten kurde maluszek. 24 przebicia. Jak widzieliście na samym początku materiału, uszkodzenia naprawdę bardzo zacne. Ja szczerze powiem, na Heaviku chyba najwięcej miałem około 7, ponad 7 tysięcy. Nie wiem. Jak gram w plutonie, to naprawdę jest zupełnie inna gra. Grając samemu strasznie, można powiedzieć, szybko schodzę z tego względu, że jadę na pierwszą linię, no i jest jak jest. Tutaj akurat Przemek miał bardzo fajne losowanie, tylko 20 w grze. Tak więc dość korzystnie to wygląda, ale mimo wszystko każdy pojazd jest do zniszczenia. No i jest ten maluch. O, proszę, weszło. No, ten chyba Isior niepotrzebnie tam zjechał. Można było jeszcze próbować to wyciągać, bo został wutek, została fałka, no i został jeszcze T-32. Nie wiem, gdzie ten T-32 jest, nie widziałem go od początku bitwy. No, pięknie, dostał podpałkę niestety. Frontalnie będzie ciężko z tą fałką na tych pociskach. O, proszę, jeszcze dwutek dostał. No i cóż, 3 pociski zostały. Sami widzicie, pojazd strasznie, można powiedzieć, mozolnie nam się obraca. Nawet jak już jedzie na prostej, to też
nie jest ta prędkość taka, jakbyśmy oczekiwali. AMX-50B zdecydowanie szybciej jeździ. Szwedzki właśnie czołg ciężki 10 poziomu tak samo jest bardziej mobilniejszy, aczkolwiek z tego co słyszałem, to ta jednak moc tych koni nie jest tam zbyt wielka i bardzo, bardzo wolno się rozpędza. Nie wiem, zobaczymy. A później mogę dopiero ocenić tak naprawdę, którego bym wybrał. Ale jakbym miał, szczerze wam powiem, wybierać między Heavikiem a AMX-em 50B, to chyba bym wybrał jednak Heavika. Z tego względu, że więcej odbija, faktycznie jest mobilniejszy. Czasami ta mobilność potrafi zgubić, z tego względu, że jeżeli wyjedziemy szybko na pierwszą linię, no to też możemy szybko zejść. Porównując właśnie wersję PC-tową a konsolową, jeżeli chodzi właśnie o AMX-a 50B, tam jest czas skupiania zdecydowanie lepszy. Dostał AMX buffa, jest 2,50, tak samo opuszczenie działa, jest minus 10 stopni. No my tutaj dalej mamy 3 sekundy czas skupiania, tak więc jest, można powiedzieć, nie najlepiej. To jest chyba jego największy mankament. Teraz dostał właśnie buffa do opuszczania działa, także nie jest źle. Mówię, jeszcze nie grałem, muszę po prostu wypróbować, jak teraz AMX się spisuje. No i dobra, coś wjechało na kapa. Prawdopodobnie jest to T32. A gdzie jest Wutek i Fałka? A Fałka raczej by tak szybko nie podjechała tam pod górę. Nie ma zestawów naprawczych, nie ma pocisków, nie ma praktycznie hapsa, jest tutaj przemyk na strzała od każdego z tych pojazdów, tak więc no kiepsko. Można było jeszcze próbować wygrać tą bitwę, gdyby ten IS-7 nie zjechał tak na dół na wariata. Ops, no i niestety. Szkoda, szkoda. Jeszcze te 3 pociski można było w coś tam wpakować, ale mimo wszystko uszkodzenia piękne, naprawdę coś pięknego. Oczywiście gratuluję bitwy, gratuluję wyniku, tylko szkoda, że porażka, no ale cóż. Czasami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby wygrać daną bitwę. Mimo wszystko dzięki śliczne za powtórkę i do usłyszenia, hej!